sesja budżetowa, został uchwalony budżet dla miasta Sanoka. Budżet w wysokości, jeżeli chodzi o dochody, 116 milionów złotych, jeżeli chodzi o wydatki, 112,5 miliona złotych. Ta różnica to jest nadwyżka, to jest związana z tym, że mamy zobowiązania wymagalne za 2014 rok, to jest właśnie w kwocie 3,5 miliona złotych i chcemy je spłacić właśnie w 2015 roku, zresztą nie chcemy, tylko musimy je spłacić. Natomiast co do budżetu. Budżet jest bardzo trudnym budżetem, tak jak było wczoraj powiedziane, dla radnych był to trudny budżet, bo musieli ten budżet uchwalić, a dla burmistrzów jest trudny budżet, bo muszą go zrealizować. Innej możliwości nie mamy, tak jak to już było wielokrotnie mówione, sytuacja finansowa jest bardzo, bardzo ciężka w mieście. Pokazywanie, że to jest 30 parę milionów zadłużenie, to o niczym nie mówi. 30 parę procent zadłużenia, to o niczym w tej chwili nie mówi. Teraz Państwo wiecie, że od 2015 roku inaczej się to liczy. Liczy się nadwyżka operacyjna z trzech ostatnich lat do wpłacanego kredytu i my tej nadwyżki operacyjnej nie mamy ze względu na duże wydatki bieżące, które we wszystkich instytucjach są. Tej nadwyżki nie mamy i nie możemy zaciągnąć ani złotówki kredytu w 2015 roku. I jeżeli nie podejmiemy określonych działań restrykcyjnych, raz zwiększenia dochodu przez niektóre instytucje, a dwa zmniejszenia wydatków de facto przez wszystkie instytucje i również przez miasto, to taka sama sytuacja może być w 2016 roku. Mamy w tym momencie świadomość, że jeżeli tak by było, to miasto nasze jest zamknięte na procedowanie o środki unijne, bo wszystkie projekty wymagają własnych wkładów. Jeżeli my nie mamy bieżących pieniędzy na wkłady i nie mamy możliwości wzięcia kredytu, to ta sytuacja by nie pozwalała w ogóle partycypować w kosztach w różnych projektach unijnych. W tym momencie no, miasto nie ma szansy, nie miałoby szansy się rozwijania. W związku z tym ten budżet jest dlatego, mówię, bardzo takim trudnym budżetem. To nie jest budżet prorozwojowy. Wierzymy, że to, co przeżyjemy w tym roku, będziemy się starać bardzo, żeby ten budżet był tak właśnie w takiej wysokości jak zrealizowany. Pozwoliłoby to nam na pewne drgnięcie, jeżeli chodzi o budżet 2016 roku, pewne możliwości kredytowania, pewne możliwości własnych środków, bo inaczej tak naprawdę nie będziemy mogli uczestniczyć w dzieleniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a 2016 rok to jest właśnie rokiem startowym. Będziemy analizować sytuację, bo na pewno do Państwa też docierają informacje z poszczególnych jednostek, które powiadają nam, że sytuacja poprzez zmniejszenie wydatków jest dla nich bardzo, bardzo trudna. Będziemy to analizować w czasie całego bieżącego roku budżetowego. W przypadku uwalnianych środków finansowych, zdobywanych takich środków, będziemy reagować również w poszczególnych jednostkach. Taka deklaracja z mojej strony jest. Natomiast, ale i z mojej strony jest również taka deklaracja, że robimy wszystko, żeby rzeczywiście te wydatki zostały zmniejszone i zaczynamy tak naprawdę od siebie, Urzędu Miasta. Szereg, będzie program oszczędnościowy, który będzie jakby dołączony do budżetu i będzie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby pokazał tak naprawdę, że nie tylko na papierze to ścinamy, ale w rzeczywistości również szukamy tych środków własnych tutaj, żeby zaoszczędzić jak najwięcej, żeby rok 2016 był dla miasta Sanoka, dla budżetu miasta Sanoka o wiele korzystniejszy niż 2015. Ja tyle odnośnie budżetu. Jeszcze raz powtarzam, mamy, to nie jest budżet naszych marzeń, nie może być budżet naszych marzeń. To nie jest budżet, mówię, który nie pokazuje tego rozwoju, który liczymy, że samolot zacznie funkcjonować, ale to jest taka podwaliny pod budżety w pozostałych latach tejże czteroletniej kadencji. I jeżeli nam się uda osiągnąć te zakładane cele w tymże budżecie, to jest szansa, że budżet 2016 roku będzie trochę inaczej wyglądał i wtedy ewentualnie będziemy mogli partycypować o środki unijne, a cały zarząd, burmistrzowie, skarbnik i wszyscy dążymy do tego, żeby rzeczywiście te środki były zdobywane przez samorząd, bo innej możliwości zbawienia tych pieniędzy, które budżet ma, chociaż kwota budżetu 116 milionów tak ładnie wygląda, ale musimy pamiętać, że większość tego budżetu to są subwencje, MOPS, połowa prawie dochodów, to jest właśnie na te rzeczy, czyli to są takie sztywne elementy, których de facto nie mamy gdzie ruszać i dlatego tak, a nie inny jest budżet. Budżet trudny do uchwalenia, jak mówili radni, ale również trudny do realizacji przez burmistrzów. Mamy tą świadomość, ale bierzemy, odpowiadamy za ten budżet.
wszyscy razem, poczynając od skarbnika, ale również burmistrzowie, a na końcu ja, bo tak naprawdę w tym mieście za wszystko, co się dzieje dobrego, to odpowiadają inni, a za to, co się złego dzieje, to odpowiada burmistrz. Mam nadzieję, że ten budżet będzie dla miasta dobry, szczególnie w perspektywie następnych lat. Panie burmistrzu, jaki wpływ na wykonanie budżetu może mieć ewentualny zwrot 2 milionów złotych za program, projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu? Proszę Państwa, no trudno tutaj mówić o kwocie, zresztą będziecie Państwo mieli możliwość rozmowy z kancelarią, która nam te tematy prowadzi. Każda kwota, która nie uzyskamy, czy ze sprzedaży majątku, czy nie uzyskamy z innych możliwości, żeby dołożyć te pieniądze do budżetu, to powoduje, że ten budżet jest trudny do osiągnięcia. W związku z tym, gdyby rzeczywiście zaszła konieczność zwrotu jakiejkolwiek kwoty finansowych, to dla tego budżetu to jeszcze gorsze wyzwanie w tym momencie. Także, że tu nie trzeba wiele. Jeżeli byśmy musieli zwracać 1 000 000 zł, to wiadomo, że trzeba szukać by w różnych cięciach, czy ewentualnie w sprzedażach majątku, który urealniliśmy, bo tak naprawdę do tej pory budżet miasta był jakby zbilansowany przez sprzedaż majątku. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała realność tejże sprzedaży w 2014 roku i w przygotowanym pierwotnym projekcie właściwie było to powielone jakby. Nie chcieliśmy już na szwankę miasta wystawiać i powodować to, że Regionalna Izba Obrachunkowa by nam to zakwestionowała. Poszliśmy inną drogą, ale nie ma dwóch zdań. Musimy również doprowadzić do przynajmniej bilansowania tego budżetu poprzez przynajmniej części sprzedaż majątku w różnych formach i jakakolwiek kwota dodatkowa, która by weszła w ten budżet po stronie wydatków, to powodowałaby no, złą sytuację. W związku z tym szukamy dochodów, a już wydatki to już wystarczająco podjęliśmy decyzję w samym tym budżecie. Czy to prawda, że te wycofane z obiegu komputery firmy Dell, które były wcześniej... Panie redaktorze, ja proponuję tak, umówiliśmy się tak, będziecie Państwo możliwość mieli pytania Pani, która broni interesu miasta, kancelaria prawna przed władzą zarządzającą tymże projektem, bardzo w szczegółach Pani może Państwa informować. Umawiamy się tak, że po skończonej konferencji Pan Rafał Jasiński prosi Panią, która akurat jest w urzędzie, z którą dzisiaj rozmawialiśmy, ponad godzinę spotkanie mieliśmy i w tym momencie te wszystkie pytania Państwo kierujecie do Pani i ewentualnie do Pana, który tym programem z racji miasta zawiadywał. Proszę zadawać pytania na inny temat. Pod koniec ubiegłego tygodnia była rozprawa, jedna z ostatnich z Sokołem z miasta. Miasto ma 100 tysięcy. W wyniku tych negocjacji jakiś taki komentarz, jesteśmy zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia? Proszę Państwa, trudno. No. To znaczy, gdy miasto oddaje jakąkolwiek kwotę, ja oddaję jakąkolwiek kwotę, nie jestem zadowolony. Ale no niestety, tu już był wyrok sądu jednoznacznie uznający rację Sokoła i proszę zauważyć, że miasto już w dwóch turach taką ugodę zawierało z Sokołem. I my byliśmy jakby za ostatni okres, to był ostatni okres, który no jeszcze dzisiaj te tematy odszkodowawcze dla Sokoła jeszcze nie były sfinalizowane. I w związku z tym no, sprawa była w sądzie. Państwo wiecie, z jakiej kwot startowaliśmy. Wniosek pierwotny Sokoła był 290 milionów złotych. Tysięcy, 290 parę tysięcy. Efekt jest tego taki, że zawarta została ugoda pomiędzy nami, sądowa ugoda i miasto będzie musiało przygotować kwotę 100 tysięcy przekazania środków dla Sokoła. I temat jest już wyczerpany całkowicie, czyli z dniem podpisania tej ugody, może inaczej, z dniem przedania tych środków finansowych, tak zapisane jest w ugodzie, że do końca lutego 2015 roku. Jeżeli my to spłacimy, tematu dyskusji z Sokołem już o innych kwotach nie ma. No jest dyskusja, żeby Sokół ewentualnie
pomyślał o tym, żeby tą środek tej działki, bo to jest działka, miasto ma 60-arową działkę, w środek tej działki jest 20 arów, to jest właśnie rodowisko, jest Sokoła. Gdyby Sokół chciał przekazać w formie zastępczej, czy jakiegoś udostępnienia innej działki przez miasto, czy innej formy, no raczej nie finansowej, bo finansowej to już będzie bardzo ciężko, to wtedy byśmy zainteresowani przekazaniem innej działki, czy jakiegoś innego rozwiązania, żebyśmy Sokół dla nas przekazał ten środek tej działki, no i wtedy ewentualnie była szansa sprzedaży tej działki, albo powstania czegoś w tym miejscu, bo to jest piękny teren. Ono akurat jest aktualnie wykorzystywane przez Sokół na parking i ma się dobrze z tym. No, rozmowy nasze były również w tym temacie prowadzone, ale nie zaskutkowały pozytywnie, czyli rozstaliśmy się na zasadzie ugody finansowej i innych na razie tematów nie wywoływaliśmy, nie ma finalizacji tych tematów. Aczkolwiek mówię, dla miasta dobre było, gdyby ta działka była całości miasta i wtedy można by było rzeczywiście próbować to, co walczymy o to, żeby niektóre działki czy niektóry majątek miasta sprzedać, żeby włożyć go w budżet, to by było tak naprawdę bardzo fajna, mogłaby być kwota, bo to jest działka 60-arowa i optymalnie w samym środku centrum miasta, to nie muszę mówić, jakie to kwoty by były za tą działkę. Przy tym systemie, gdzie jest dwóch właścicieli tej działki, no, działka właściwie jest nie do sprzedania w tym momencie. Ja mam pytanie o sprawie Galerii Sanok. Czy miasto sprzeda swoje udziały? Też 47%. Ale czy jeszcze można na sekundę do Sokoła? Ja rozumiem, że te rozmowy dotyczyły tylko ugody, czy już nowe władze złożyły propozycje ewentualnie przekazania tej działki? Czy już konkretnie Pan składał Sokołowi, czy tylko o ugodzie była mowa w czasie tych rozmów? No, główne rozmowy to były o ugodzie, ale również w czasie tych rozmów z prezesem pytał Pan o to. Znaczy tak, w ogóle no, pozytywnie właśnie. Zapytania były dotyczące, czy istnieje możliwość ewentualnie raz no sprzedaży. No sprzedaż pewnie by gdzieś tam była możliwość, ale kwoty, które proponuje Sokół są nie do przyjęcia i raczej nie dogadamy się. W związku z tym, czy byłaby możliwość zastępstwa jakiegoś działkowego, no ale to na tym etapie Sokół nie jest zainteresowany. W związku z tym sfinalizowaliśmy tylko i wyłącznie ugodę finansową. I w tym momencie jest jakby wszelkie roszczenia finansowe, które Sokół do tej pory miał do miasta, wynikające z przekazania prawnego już tych działek, że właściciele nie Sokół, zostały jakby zakończone i z Sokołem podaliśmy sobie rękę na tym etapie i już nie mamy, ani Sokół nie rości sobie żadnych tutaj od nas jakichś finansowych jeszcze korzyści, ale nie od Sokoła już. Też oprócz tego, że mówię, no docelowo by było dobrze, żeby ta działka całości była dla miasta. A jaka kwota to była za te 20 arów? Ile Sokół by sobie winszował za te 20 arów? Proszę Państwa, tak nie mówiliśmy, natomiast generalnie to jest, proszę pamiętać, że to jest działka jakby w środku działki, w związku z tym relatywnie ta działka jest silna cenowo, jeżeli by to była całości działka, natomiast jeżeli ona jest w środku działki, jest 20 arów, a obrzeżu jest 40 arów, to w tym momencie tak naprawdę inaczej Sokół patrzy na kwotę tej działki, a wycena tej działki w ramach większej działki jest też by była inna. Nie będziemy mówić tu o kwotach, w tym momencie będziemy na pewno jeszcze wracać do tego tematu, bo dla miasta jest to ważna rzecz, no ale ja na tym etapie uczestniczyłem w tych spotkaniach wszystkich z panem burmistrzem Edwardem Olejko i na tych spotkaniach no, raczej nie ma takiego kierunku na tym etapie. To ja wracam do pytania o Galerię Sanok. Czy miasto swoje udziały sprzeda? Proszę Państwa, miasto będzie rozważać na pewno jednym z elementów zwiększenia budżetu po stronie wydatków, to jest sprzedaż udziałów własnych. Miasto ma tu udziały na kwotę ponad 3 200 000 zł. W tym temacie rozmawiałem z panem Frącem, byłem na spotkaniu w Rzeszowie. W zależności od tego, czy w terminie zostanie uruchomiona ta galeria, termin, który gdzieś tam chodzi, to w marcu, nie będę już dokładnie mówił dnia tego, bo to tak naprawdę po pierwsze Państwo wiecie, że miasto jest mniejszościowym udziałowcem, w związku z tym ci, co mają większe uprawnienia, mówią na ten temat, ale propozycja taka padła, pan prawo według umowy, prawo
Europie wokół mają ci udziałowcy, którzy są w spółce, w związku z tym taka propozycja została skierowana i na pewno pan Frons będzie się poważnie nad tym zastanawiał. Kwestia najbliższych miesięcy, czy dojdzie do takiej realizacji. Czy podejmie temat właściciele galerii, jeżeli nie, no to wtedy ewentualnie miasto będzie mogło sprzedać innym udziałowcom na zasadzie sprzedaży ogólnej. Znane są wyniki kontroli niezależnego ekonomisty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku. Panie redaktorze, protokół wpłynął dosłownie wczoraj, po kontrolny trafił do biura prawnego i na dniach będzie opinia w tej sprawie. Czyli na razie jeszcze nie wiemy, jak z tym przetargiem będzie, czy on będzie odwołany, czy nie będzie zorganizowany jeszcze raz? Trafił do biura prawnego. Miejmy pełną wiedzę w tej zakresie, wtedy ogłosimy to. A czy Elpida jest jakoś teraz kontrolowana? Czy tak, jest kontrolowana. Wywiązuje się z obowiązków? Oczywiście. Poleciłem przygotowywanie notatek służbowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontrolowanych, a firma Elpida ma je sporządzać. Te osoby, które mają tam usługi, po prostu te notatki podpisują, jeśli jest wszystko w porządku. Także mamy nad tym pełną kontrolę w chwili obecnej. Jeszcze przepraszam, wracając do tematu Galerii Sanok. Panie Burmistrzu, czy będzie Pan na jednej z najbliższych sesji, czy w najbliższych sesjach Rady wnioskował, czy składał jakiś projekt dający Panu, rozumiem, jakieś uprawnienia do tego, żeby rozmawiać w sprawie sprzedaży tych udziałów, bo rozumiem, że jest to decyzja całej Rady, a nie Burmistrza? Na pewno dałem deklarację wczoraj na sesji budżetowej, że o sprzedaży, tu wczoraj też była dyskusja na temat, że prawda, czy my rzeczywiście będziemy chcieli sprzedać Klub Górnik, czy Wierchy, czy inne jakieś majątki, które są w Sanoku, a które są potrzebne do sprzedaży, żeby rzeczywiście bilansować budżet. I dałem taką deklarację, że jakiekolwiek decyzje będą dotyczące będzie czego i którego obiektu, to Szanowną Radę Miasta będę informował. Zresztą w tym budżecie tam jest pozycja mówiąca, zresztą kierunek Komisji Budżetu i Gospodarczej mówi o sprzedaży tych udziałów. Musimy Państwo mieć jedną świadomość w tym momencie. No, udział mniejszościowy no, nie ma tutaj możliwości tak naprawdę, bo nawet dochody, które będą, to my jako miasto nie możemy tutaj odprowadzać. Te dochody by były odprowadzane tak naprawdę do Skarbu Państwa, nie byłyby dochodami miasta. W związku z tym nie ma innej możliwości, żeby rzeczywiście próbować zwiększyć kwoty w budżecie, na pewno sprzedać udziały. No. Burmistrz poprzedni zakładał, że ta sprzedaż będzie na wyższej kwocie. No ja nie jestem aż takim optymistą. Chciałbym osiągnąć tyle, ile rzeczywiście ta działka była wyliczona i w aporcie, ile ona dawała udziałów. Tak jak powiedziałem, to jest taka kwota. Jeżeli rzeczywiście, ja wierzę, że pierwszeństwo i pierwokup mają obecnie właściciele tejże galerii i że taką decyzję podejmą. Z rozmowy, którą prowadziłem z panem Frącem, jest zainteresowany nabyciem tych mniejszościowych udziałów. Przepraszam, bo ja aż tak dokładnie może nie znam, jak koledzy miejscowi budżetu Sanoka. Chciałam zapytać, za jaką kwotę jest przy założeniu tego prawa pierwokupu, za jaką kwotę miasto sprzedaje i czy formalnie Rada już na to wyraziła zgodę? Proszę Państwa, Rada nie ma zgody w tym momencie, bo burmistrz nie podjął tematu sprzedaży tego. No, burmistrz wtedy ewentualnie będzie przygotowany projekt uchwały i akceptujący, jeżeli będziemy mieć jakby no, możliwości sprzedaży. No bo jeżeli propozycja pójdzie dla właścicieli większościowi i jeżeli będą zainteresowani, no to w tym momencie będziemy, tutaj nie powinno być, to z całą odpowiedzialnością mówię po tych dyskusjach budżetowych, żeby radni na to się nie zgodzili. Miasto tak naprawdę nie ma zysku oprócz tego, że no, będzie miasto miało galerię, będą ludzie przyjeżdżać, większe tutaj przyjazd ludzi będzie, ale gdzie różne inne obiekty przy okazji mogą też skorzystać. Wreszcie pracownicy na pewno w tej galerii to będą pracownikami miejscowymi w dużej części, a przecież nie będą też przyjeżdżać z zewnątrz. Czyli jakaś korzyść tego tak naprawdę jest. Spojrzenie inne na samą, poprzez ma samą galerię, ale jakby zyski finansowe tak naprawdę to są absolutnie dla miasta niezauważalne. Ta działka była wyliczona na 3 miliony 200 tysięcy złotych i chcielibyśmy przynajmniej tyle, jeżeli nie więcej.
Proszę bardziej, bo tak do końca nie jest jasne poprzednio właśnie, że tak powiem, sensem wniesienia tego aportu było to, że potem można zbyć i na tym zyskać. No bo jeżeli pan burmistrz mówi, że nie można, że tak powiem, zysków galerii czerpać, bo trzeba to do budżetu państwa, to... Proszę państwa, no dwie możliwości są, albo wejście, utworzenie spółki, albo proszę państwa na rynku pierwotnym ogłosić przetarg i sprzedać działkę. Ta działka, no w to miejsce jest no, bardzo określone, prawda? Tak jak mówiłem w przypadku Sokoła i tej działki, gdybyśmy mieli tę działkę, na pewno byśmy szli w kierunku, ja bym szedł w kierunku sprzedaży w systemie przetargowym tejże działki. No w takim miejscu i taka działka w mieście, cena by była naprawdę przyzwoita na pewno. Natomiast taka możliwość też była. Natomiast takie rozwiązanie zostało zaprobowane, które przez niektórych prawników też nie jest do końca aprobowane. Forma tego w tym momencie. Natomiast nie sądzę, aby gdyby miasto ogłaszało przetarg i sprzedawało tę działkę, otrzymałoby mniejszą kwotę niż ewentualnie cena tej działki została wyliczona i w aporcie została wniesiona do spółki samą galerię także. Chciałem pytanie o SDEK. Czy pan burmistrz spotkał się już z przedstawicielami środowisk artystycznych, czy jeszcze nie? Tak, doszło do takiego spotkania. Kiedy? W poniedziałek, 26 stycznia. To ustalenia były takie, że sprawa trafi do szczegółowego rozpatrzenia na Komisję Oświaty, Kultury i Turystyki. Takie wyznaczyliśmy sobie jakby pola do pewnej dyskusji. Roboczo oczywiście one mogą się poszerzyć. To dostępność zasobu SDK, nowe drogi rozwoju, projekty otwarte, granty, pewnego rodzaju otwarta formuła konkursowa, która mogłaby się pojawić też oczywiście, jak chodzi o miasto, wspieranie tego typu artystów. No, mam wrażenie, że nie będę się wypowiadał za drugą stronę, ale mam wrażenie, że druga strona była zadowolona z tego, że zaproponowaliśmy właśnie tą dyskusję na Komisji Oświaty i te wszystkie wnioski, jakby, które się nasuną, będziemy się starali jakoś wspólnie zebrać i zrealizować. Czy w tym spotkaniu brał udział aktualny dyrektor placówki? Z dyrektorem placówki również się spotkałem, na razie osobno, natomiast do wspólnego spotkania. Czyli konfrontacji nie było jako takiej, konfrontacji? Będzie wcześniej czy później, ale to się będzie działo przy otwartych drzwiach na Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki, przy radnych, przy wywołanie. Kto będzie miał ochotę, będzie miał. Czy zakładają panowie zmiany dyrektora? No, ciężko to na razie powiedzieć, bo to jak ta dyskusja się odbędzie, zobaczymy jakie są argumenty. Tu chodzi o dobro kultury w Sanoku, a nie o to, żebyśmy rozmawiali dzisiaj w kategoriach wymiany osoby czy tego typu spraw. Pan dyrektor Szybek również się ze mną spotkał, przedstawił jakby rozliczenie działalności za 2014 rok, całą działalność poszczególnych miesiącami, ile to było rzeczywiście spotkań, również przedstawił plany na 2015 rok w tym momencie. Zresztą ten list wywołał również jakby różne inne informacje, które doszły raz od pracowników, ale również otrzymałem dzisiaj również list podpisany przez ponad 500 osób jakby broniących pana dyrektora Waldemara Szybiaka. Musimy sobie wyrobić, natomiast ja cieszę się, że tak się zostało to wywołane, bo to już zaskutkowało tym, że na pewno no, troszeczkę inaczej też podszedł do swoich działań również pan dyrektor aktualnie i tak jak powiedział pan burmistrz, chodzi o kulturę, a nie chodzi o indywidualne życzenia osób i wierzę, że to będzie z pożytkiem dla całego środowiska kulturalnego Sanoku. A kiedy to spotkanie się odbędzie na komisji? Jesteśmy w trakcie ustalania terminu, bo to jest kwestia przewodniczącego komisji, pana Ryszarda Karaczkowskiego. On jest przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury, więc on będzie osobą, która zaprasza i ustala. Rozumiem, że otwarte dla mediów też będzie. Oczywiście. Znaczy nie będę deklarował w imieniu przewodniczącego, ale wszystkie komisje są otwarte. Nie sądzę, żeby to miało być inaczej. A co pan mógłby miał na myśli, używając sformułowania, troszkę inaczej podszedł do swoich działań? No właśnie, tak się cokolwiek powiem, to zawsze zostało. Wyłapana szybko. Nie. To znaczy, generalnie ja nie uważam, żeby to jasność była, że działalność pana dyrektora aktualnie to tak strasznie szkodzi kulturze. Natomiast
mam wrażenie, że po tych naszej rozmowie otworzył się bardziej pan dyrektor na inne środowiska. Dom Kultury jest przygotowany do przyjmowania szeregu różnych imprez. Można naprawdę, spektrum tych działań może być o wiele szersze niż jest i wierzę, że w tych swoich działaniach na pewno pan dyrektor też tym kierunku spojrzy. Ale konkurs będzie czy nie będzie? Panie redaktor, nie mówiliśmy nic o zmianie kadrowej w Sanockim Domu Kultury. My, tak jakby państwo wprowadzacie wszystkie nasze działania do tego, żeby będziemy kadrowo wymieniać, właściwie wymieniliśmy z różnych przyczyn. Nie oczekuję od pana burmistrza jakieś na tym etapie, nie, na tym etapie się nie wypowiadamy. Panie, to w wyniku tej dyskusji na Komisji Oświaty, gdzie reprezentowane będą środowiska, być może wszyscy twórcy będą chcieli przyjść, prawda, będą jakieś wnioski i umówmy się, że będziemy mogli przyjąć taką formułę paktu dla kultury, bo też rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami właśnie tych środowisk, które byłoby jakby obustronnym porozumieniem, w jaki sposób, w jakiej formie sformalizowanej w pewnym sensie mogłoby to funkcjonować. I to myślę, że jakby wyczerpuje ten konkret na chwilę obecną, bo żadnego innego nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej podać, no bo dyskusja pokaże tak naprawdę, jakie są te pola, jak one się otworzą jeszcze, prawda? Na następnej konferencji prasowej, którą tak przyjęliśmy, że raz mniej więcej na miesiąc będziemy organizować, na pewno ten temat już będzie jakby jednoznacznie deklarowany, w którym kierunku rozwija się kultura i rzeczywiście, czy ten pakt dla kultury jest jakby, będzie podpisany i realizowany przez wszystkich udziałowców tej kultury. Sanok jest rzeczywiście pięknym miastem i musi być, mając takie zaplecze i historyczne, i kulturalne, i tyle różnych instytucji kultury, większych, mniejszych, no musi być takim miastem. W swoich planach promocyjnych no chcemy między innymi oprzeć właśnie wizję tego miasta na tej właśnie między innymi kulturze, ale jednocześnie się ukierunkować, że pamiętajmy, że Sanok jest to brama Bieszczadów i musimy też o tym pamiętać. W perspektywie mamy obwodnicę Sanocką, która zawsze istnieje zagrożenie, że trzeba przyciągnąć ludzi do Sanoka, żeby czasami ludzie nie pojechali w kierunku Bieszczadów, ale trzeba ich przyciągnąć właśnie do tych naszych tutaj jednostek kultury, jednostek historycznych, które tu są placówek historycznych i ukierunkować właśnie na tej i dlatego zależy nam na rozwoju tego obszaru, tym bardziej, że mówię, idziemy w kierunku promocji Sanok, brama Bieszczadów, żeby tu rzeczywiście wszystkie nawet wyjazdy Bieszczady, żeby się zaczynały tak naprawdę od Sanoka. Brama Bieszczadów nie ma basenu z prawdziwego zdarzenia. Co z tymi basenami? Ponieważ przez ostatnie 2 lata były one nieczynne, o otwartych obiektach mówię. Remont dość kosztowny, około 1 000 000 zł z tego co pamiętam. Co teraz z tymi basenami? Ponieważ wycofaliście państwo z aquaparku budowy, ze spółki na razie. Jak to teraz wygląda? Czy w tym roku basen też będzie zamknięty, czy? To znaczy ja zanim oddam głos panu burmistrzowi, który ma przygotować jakby taką informację dotyczącą ile minimum środków finansowych jest potrzebne, żeby Sanok uruchomił basen odkryty. Moją wolą jest ta kwota 1 000 000 zł, to nie wiem, pani chyba redaktor wzięła gdzieś ją tam trochę. Z ubiegłego roku z informacji miasta. To jest taka kwota w tym momencie, tak. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby po pierwsze woda w basenie była odpowiedniej jakości, prawda? Mamy o samej Niedzy i otoczenie tego z basenu. Natomiast ja uważam, że Sanok chcąc otworzyć się również dla dzieci i młodzieży na wakacje, na różne, żeby rzeczywiście tutaj najwięcej dróg przyjeżdżało, nie może sobie pozwolić na to, żeby basen był nieodkryty. Aczkolwiek również nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ewentualnie taka kwota gdzieś była potrzebna, żeby ten basen uruchomić. Sądzimy, że to za o wiele mniejszą kwotę. Tak, jest kwestia tego, że sanepid zakwestionował w zasadzie wszystko. Poza samym faktem, że basen jest dawno nieremontowany, to tam chodzi o naprawę boiska, tych trawników, wszystkiego. Stąd ta kwota. Ale pani powiedziała trawników, boiska, wszystkiego, a jednocześnie powiedziała pani kwotę 1 000 000 zł, to za 1 000 000 zł. Takie informacje uzyskałam w tym roku w Urzędzie Miasta. No właśnie, za 1 000 000 zł to proszę wierzyć, że można
coś pięknego zbudować i można właściwie i stację filtrów i dopłynięcie i nawet nieckę, są teraz takie folie, które pozwalają wyłożyć nieckę, że będzie wyglądała pięknie, błękitnie i na pewno w kwocie mniejszej niż 1 000 000 zł. 1 000 000 zł dla mnie to jest kwota bardzo, bardzo, bardzo duża. Ale tak jak mówię, dostał pan burmistrz Piotr Górski zadanie wyliczenia, pokazania, jakie minimalne kwoty są potrzebne do tego, żeby basen Sanoku ruszył, nie działał 2 lata. Zobaczymy, czy będzie działał w tym roku. Ale jest coś w budżecie zapisane, co można na ten, co na ten moment jest na przykład rezerwowane na ten cel? To jest kwota 5 900 000 na funkcjonowanie miejskiego sportu, ośrodka sportu i rekreacji, ale w chwili obecnej kierujemy audyt do MOSIR-u, składamy to, w jaki sposób funkcjonuje to wszystko, jakie są koszty, jakie są wydatki, czy one w poszczególnych miejscach znajdują swoje uzasadnienie i na podstawie tych informacji będziemy wiedzieć coś więcej i też będziemy wiedzieć coś więcej na temat basenu. Czy jesteśmy w jakim stopniu przesunąć te środki, jakie koszty do tej pory były związane z właśnie z samym funkcjonowaniem basenu i po prostu jaka jest potrzebna kwota do tego, żeby ten basen uruchomić. My mamy świadomość, że tak, no wysuwaliśmy się na tym etapie, zawiesiliśmy galerię Sanok, prawda? Znaczy dwóch, nie galerię, przepraszam, park jestem cały czas tylko galerię męczycie i tak. Natomiast zawiesiliśmy park wodny, natomiast no docelowo chcielibyśmy, aby basen Sanoku wyglądał inaczej. Wiemy, że konkurencja jest, prawda? Niedaleko szukają, mamy Brzozu, mamy Lesko. Mamy jeszcze dalej Uszczyki, mamy gdzieś tam w Szczyżu po drugiej stronie trochę dalej w tym momencie. No i Sanok nie jest konkurencją dla tych basenów. I dlatego chcielibyśmy gdzieś tam w rozwiązaniach szukać środków unijnych, żeby ten basen rzeczywiście inaczej wyglądał. Natomiast no, mamy świadomość, że tworzenie, dlatego decyzja była o zawieszeniu tego parku wodnego, dlatego że tak naprawdę nie sztuką jest, żeby coś powstało. To tak naprawdę jest sztuką potem to utrzymywać, a utrzymywać niestety musiało miasto, a koszty utrzymania są bardzo były duże, czy park wodny zarobił przez ludzi, którzy by przyjeżdżali do Sanoka, może na starcie. Natomiast Państwo dobrze wiecie, bo śledzicie również te baseny, które są w otoczeniu i wiecie, że nawet takie baseny kuleją i nawet na starcie, jeżeli jest euforia wielka i ludzie przyjeżdżają, bo czasami za darmo są puszczani tam, to potem to się rzeczywiście inaczej pokazuje i ta kwota, no miasto, każda gmina musi tak naprawdę do tego dokładać. Tutaj pan burmistrz zaczął mówić o audycie, który będzie możliwy. Ja chciałem powiedzieć, że 2 lutego niezależna firma została powołana i będzie prowadziła audyt różnych rzeczy właśnie w mieście. Od 2 lutego, czyli od poniedziałku, jest to firma z Lublina. Dzisiaj podpisałem umowę z tąże firmą i ma w swoim zadaniu 7 zadań do audytowania i jest już wybrana kontrahent. Od 2 lutego zaczynają, do końca lutego mają audyt skończyć. Ale 7 zadań dotyczących i koszty, to znaczy kwota umowy, jaka jest, czyli ile to miasto będzie kosztowało? Nie będzie to dużo kosztowało miasto, na pewno jest, czyli... jest to kwota, która nie wymusza przetargu, tylko jest wyłącznie zapytanie o cenę. Natomiast no nie wiem, czy znaczy na tym etapie, bo jeszcze nie podpisała firma w tym momencie, no jest, uzgodniła, przesłała umowę, wyraziła zgodę, ale to jest dobrze, proszę Państwa, to jest kwota niewiele ponad 10 000 zł. A te 7 zadań? Proszę Państwa, nie mam przy sobie tych zadań, to są najbardziej pilne potrzeby, które są związane z urzędem miasta i z instytucjami. Wyłączenie jest, było 8 zadanie, to był MOSIR, ale wyłączenie jest, bo na MOSIR będzie, już jest, rozpoczęła się audyt osoby w formie umowy zlecenia i ma zająć się tylko i wyłącznie MOSIR-em, wyliczeniem kosztów funkcjonowania, prawidłowością MOSIR-u i to, co mówił burmistrz, chcemy, żeby rzeczywiście dość dużo na sesji było mówiono o tym, że MOSIR zostały, wydatki MOSIR-u zostały dość mocno jeszcze bardziej obcięte w tym momencie. Ja dodałem deklarację, jeżeli rzeczywiście będzie wynikać, że te potrzeby MOSIR-u są rzeczywiste i trzeba rzeczywiście ich wspomóc, to na pewno miasto będzie o tym pamiętać, ale chcemy to jakby potwierdzić w formie audytu zewnętrznego i taki audyt jest, też się rozpoczął wczoraj czy dzisiaj w MOSIR-ze. Rozumiem, że te 7 sfer pan Rafał Jasiński będzie znał za dzisiaj czy jutro, czy
Rozumiemy, że NOS jest już firma, natomiast tu 7 różnych instytucji czy zakresów. Pan burmistrz powiedział, że nie ma pan przed sobą dokumentów. No ja też znam, bo podpisywałem, ale żeby wymienić jakie są. Dlatego pytam, czy będzie można otrzymać informację mailową. Będzie możliwe, że tak, jeżeli już się rozpocznie ten audit, w jakim obszarach jest audit prowadzony, taką informację państwo otrzymać. No żeby nie czekać miesiąc. No na pewno nie, tak. Proszę Państwa, jeśli jesteśmy w temacie sportu, to jeszcze dwa słowa. Mówiliśmy o tym na ostatniej konferencji prasowej, że sale gimnastyczne dla klubów są za darmo. To się spotkało oczywiście z dużym odzewem i z echem takim pozytywnym. Po prostu ja tylko chcę tak jakby sprostować, prawda? To są sale gimnastyczne w jednostkach, w szkołach podlegających miastu dla klubów, które w takiej czy innej formie robią sport dla dzieci, czyli nie wyłącza to, tak jak niektórzy tutaj zrozumieli, z wynajmu innym podmiotom, prawda? Te szkoły, te sale, one dalej mogą zarobkować na rzecz rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek czy szkół. Natomiast w tej obszarze chcemy wyciągnąć rękę do sportu, do dzieci i mówię, że bardzo pozytywnie to się spotkało właśnie odzewem, a jednocześnie nie zawęża też tego pola do wynajmowania w innych obszarach i innych podmiotach. Proszę Państwa, tutaj no, podchodzimy do tego spokojnie. Od początku mówiliśmy, że chcemy jakby, żeby był zrównoważony przekaz środków finansowych na wszystkie grupy sportowe w tym momencie. Na pewno, jeżeli ewentualnie chodzi o jakichś dzieciaków, którzy gdzieś tam są prowadzeni i stowarzyszenia, które nie zarobkują finansowo, no to na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby oni również mieli dostęp do tych sal i nie sądzę, aby to było po pierwsze tak pozytywnie, bo ta młodzież się będzie rozwijać, dzieci będą rzeczywiście mieć te sale, natomiast nie sądzę, aby od strony finansowej pociągnął za sobą jakieś konsekwencje ze strony, że mniejsze zarobki będą szkół. Zresztą pan burmistrz przygotowuje taką informację, że ewentualnie te działania czy odniosą jakiś negatywny skutek finansowy, bo rozumiemy również, że szkoły w ten sposób poprzez zarobkowały w formie rachunku swojego i dzięki temu no, mniejsze środki mogą być przekazywane przez narzeczówkę, przez Urząd Miasta, natomiast na pewno tu nie chcemy, żeby się to skończyło tym, że szkoły nie będą zarobkować, a my będziemy mówić, że dzieci są przyjmowane. Ale chcemy do tego też spokojnie podejść, bo w tej chwili widzimy taki ruch, że wszyscy chcą ewentualnie z tych sal korzystać. I sporty walki, i inne, i tak dalej, i tak dalej. Założenie jest takie, że te grupy są prowadzone w formie takiej bardziej społecznej, że firmy nie zarobkują pieniądze w różnych jakichś tam formach i wtedy ewentualnie chcemy rzeczywiście, żeby te dzieci gdzieś tam mogły skorzystać czy ze ślizgawek, prawda, które i tak ludzie zamrożone i jak nie będą jeździć za pieniądze, to za darmo też nic to nie zrobi tego, że jakieś negatywnie jest i również sale w szkołach. Podchodzimy do tego spokojnie i na pewno nie chcemy tu wylać, jak niektórzy mówią, dziecka z kąpielą, że w tym momencie szkoły będą mieć pierwszą sytuację finansową. Proszę, tak, wierzę, że to będzie czy to jakieś kryteria będą opracowane, bo właśnie jest mnóstwo różnych grup, klubów, no właśnie, osoby prywatne, tak, prowadzą. Nie spodziewaliśmy się, że nasze wywoła to taki bardzo duży oddźwięk w temacie w tym momencie i teraz no, tutaj pan burmistrz no, musi przygotować właśnie takie kryteria, które grupy, co muszą mieć spełnione, żeby ewentualnie mogły partycypować w tych halach gimnastycznych, czy ewentualnie chociażby z lodu na Osirze. Nie spodziewaliśmy się, muszę przyznać, że taki będzie wielki boom w tym temacie i dlatego musimy do tego tematu spokojnie podejść, ale nie chcemy, mówię tak jeszcze raz, żeby szkoły poczuły, że odbieramy im pieniądze, które one miały możliwość zarobkowania, w tej chwili nie zarobkują. Czy dyrektorzy zgłaszali tutaj jakieś uwagi? Dyrektorzy zgłaszali, bo było spotkanie z dyrektorami o tej sprawie wstępnie, tak sygnalizowali i te sygnały odbieramy, ale to widać, jak bardzo potrzebna była ta inicjatywa właśnie, bo skoro ona wywołuje tak duży odwiedź społeczny i jest na ten temat tak, aż tak duża dyskusja, to widać, że wyciągnęliśmy rękę do tych środowisk tam, gdzie była potrzeba tego typu i stąd właśnie myślę też tego typu reakcje i Szanowni Państwo, to jeszcze jest jeden wiceburmistrz w tym momencie.
i on ma tu dość duże działki, duże różne zagadnienia, a właściwie jakieś żadne pytania. To nie, to nie, się, proszę nie robić. Ja jeszcze tego króciutko, jeżeli do tego sportu wrócę, bo mówiliśmy na tej pierwszej konferencji o wspieraniu, że będziemy jakiś tam sposób miasto postarać się wesprzeć sanocką piłkę, bo brakuje tej stali Sanok. A też wiem jakoś tam nieoficjalnie, że takie się szykuje już przygotowanie drużyny przez były zarząd, to znaczy przez zarząd MKS-u Stali Sanok i także przez Fundację Promocji Sportu EcoBall. Czy był ktoś z tych dwóch podmiotów w mieście prosić o jakąś pomoc, o współpracę? Tak, oczywiście odbyliśmy spotkania i z jedną grupą EcoBallu i z drugą grupą MKS-u Stali. Zresztą ta grupa też pojawiła się u burmistrza Tadeusza Piury. Porozmawialiśmy dość długo o tym, jakie są potrzeby, w jaki sposób możemy im zaradzić. Też w jaki sposób popatrzyliśmy na to, co do tej pory mają poszczególne te podmioty, które zajmują się sportem. Na chwili obecnej jest Akademia Piłkarska i jest EcoBall, prawda? Wiemy, że EcoBall ma bazary, z których dochody to jest około 12 do 15 tysięcy i dzieli się 50 na 50, czyli pół na pół z miastem. W tej chwili obecnej jest to wkład miasta jakby do tego, aby po prostu wspierać ten sport. Na chwilę obecną w budżecie nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, zabezpieczyć takich środków, żeby funkcjonowała drużyna seniorska. To my tego nie deklarowaliśmy w taki sposób, nie mówiliśmy o tym przed wyborami, że będzie tak, że przyjdziemy tutaj, że przyjdzie burmistrz i zarząd miasta będzie taki i damy na sport, bo tego zrobić nie możemy w tak trudnej sytuacji budżetowej. Myśmy się takiej sytuacji budżetowej i innych sytuacji, które są dookoła tej sytuacji budżetowej, nie spodziewali. Więc jakby staramy się to wesprzeć takimi inicjatywami, jak choćby tam z salami gimnastycznymi. Jesteśmy w stanie pomyśleć też o innych rozwiązaniach, ale te rozwiązania muszą być wyraźnie wyartykułowane. Nie może być to na zasadzie dajcie nam pieniądze, a my zrobimy klub trzecioligowy bądź drugoligowy, bo to każdy tak. Tak jak powiedział pan burmistrz, również się spotkałem, tak po pierwsze nie do końca jest dla mnie jednoznaczność prawna jest, bo właściwie EcoBall to jakby ma wszystko przekazane ze Stali Sanok generalnie. To jest kwestia, państwo uważają, że oni są spadkobiercą Stali Sanok z wszystkimi elementami prawnymi i to jest pierwsza rzecz. Druga to, co burmistrz mówił, no przyszli, rozmawialiśmy na to. No, ja poprosiłem o jakieś wyartykułowanie ewentualnych potrzeb, takich minimalnych potrzeb, maksymalnych potrzeb. O minimalnych potrzebach możemy mówić, natomiast maksymalne potrzeby związane z piłką na pewnym poziomie, to tak jak z hokejem. Poziom hokeju nie będzie zależał nigdy od miasta i poziom piłki nożnej w Sanoku nie będzie zależał na pewno od miasta. Będzie zależał od potencjalnych sponsorów, którzy będą dawać pieniądze. Jeżeli sponsorzy będą dużo środki dawać, tak jak w tej chwili więcej dają, to poziom hokeja jest właśnie na pierwszą trójkę. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrza Polski i obronimy mistrzostwo Polski. Puchar nam się no, nie obroniliśmy, ale nie mieliśmy sobie w zeszłym roku, przegraliśmy, w związku z tym teraz też przegraliśmy, no to ta jakoś poszła, ale drugie miejsce też Pucharze się liczy, natomiast, że obronimy mistrzostwo Polski. Jeżeli chodzi o piłkę potencjalnie za pewien okres czasu, bo grupy ćwiczą od maleńkości do 17 roku życia i też myśli się o reaktywowaniu piłki na pewnym poziomie klasowym. W tym momencie na pewno nie będzie to poziom tej, że drużyny zależało od finansowania miasta, tylko od sponsora, jeżeli takie się znajdzie. Sądzę, że jest możliwość i taka deklaracja była, że będą panowie również szukać sponsorów. Natomiast mówię, trzeba zacząć od tego, czy rzeczywiście, bo to są dwie jakby instytucje podstawy i zaczynają walczyć. Jedni mówią, że oni są jakby spadkobiercą Stali Sanok. EcoBall mówi, że on ma wszystko przypisane i umowy i tak dalej i chce to pokazać, że on jest. W związku z tym zacznijmy od takiego małego jakby od strony prawnej, kto rzeczywiście jest. Wyartykułowania rzeczywistych potrzeb, tych minimalnych, które no, będzie się miasto zastanawiało, jak w ramach tych pieniędzy na sport, na promocję tam sportu i tak dalej, jak rozłożyć, żeby to było w miarę zrównoważone. Ale jeszcze raz powtarzam, poziom obojętnie jakiej dyscypliny nie będzie zależał od finansowania miasta, tylko od sponsorów, jeżeli będą finansować te drużyny. Są jakieś plany co do wierchów, bo wycofaliśmy się ze sprzedaży i teraz co? Proszę Państwa, to znaczy tak,
Myślę Państwo, znaczy wczoraj była pani redaktor tu chyba i nie do końca to było tak. Generalnie nie chcieliśmy w budżecie pokazywać poszczególnych rzeczy, które my będziemy naprawdę miasto musi sprzedać. Podaliśmy potencjalnie ten górnik, który wczoraj został wywołał, tak, że taką perełkę sprzedajemy i tak dalej. Ja dałem taką deklarację, że będziemy szukać różnych możliwości sprzedaży majątku miasta. I na tym etapie Państwo dobrze wiecie, że wierchy miały być przekazane na zasadzie takiej swoistej umowy, prawda, ze stadionu z właścicielami na Stróżowskiej. Ja prowadziłem rozmowy z Państwem, którzy przejęli tamten teren. Tam nie do końca jest też również rozwiązane problemy finansowe pomiędzy Stalą Sanok i nimi w tym momencie. I w związku z tym na tym etapie czegoś takiego jak przekazania terenów dla miasta tamtych, a tutaj, że oni biorą wierchy i dokładają nam gdzieś tam 3,5 miliona złotych czy ileś, na tym etapie tak naprawdę nie ma czegoś takiego tematu, jak to pierwotnie było. Jeszcze raz powtarzam, że 2014 sprzedaż majątku miasta to miało być 11 milionów. Już Regionalna Izba Obrachunkowa nam to wszystko tak naprawdę zakwestionowała, żeby w tym budżecie urealnić i dlatego urealniamy. Na tym etapie będziemy szukać sprzedaży działek budowlanych, będziemy być może kwoty zmniejszać, ale naprawdę, żeby znaleźć te kwoty, no na pewno musimy znaleźć również jakieś inne dobra, które tutaj moglibyśmy sprzedawać. Temat wierchów na tym etapie jest wstrzymany, ale temat chyba, panie burmistrzu, dalej jest otwarty. Wreszcie mu pozwolę coś powiedzieć, ja tak wywołam dwa tematy jeszcze pana burmistrza. No ja bym chciał przerwać, ale ci państwo, którzy byli wczoraj na sesji budżetowej, na pewno słyszeli informację pana przewodniczącego komisji, pana Janusza Finansowo-Gospodarczej, pana Janusza Warszawa o tym, że w 2013 roku była przeprowadzona kontrola kontrola NIK. Ona dotyczyła galerii trochę w mniejszym stopniu, natomiast w dużym stopniu ta kontrola dokonała oceny wejść w utworzenie spółki Park Wodny. I powiem krótko, ocena jest negatywna, ponieważ wprowadzony majątek spowodował to, że spółka musiała naliczyć amortyzację w wysokości w przeciągu 3 lat prawie 300 tysięcy złotych. 293 tysiące dokładnie tak jest w tym protokole. I to uznane zostało za stratę. No powiem, strata jest to księgowa, bo to nie jest, że 300 tysięcy z budżetu poszło gdzieś i te pieniądze gdzieś tam zniknęły, aczkolwiek na projekty, na koncepcje jakieś tam kwoty zostały przeznaczone i w związku z tym musimy temu tematowi się przyjrzeć. Nie dlatego, żeby no, totalnie krytykować wszelkie pomysły naszych poprzedników, aczkolwiek ja powiem, nie stać nas w tej chwili na takie inwestycje wielkości 48 milionów złotych, w sytuacji, kiedy my na dzień dzisiejszy nie możemy znaleźć środków na dofinansowanie do projektów unijnych. Natomiast musimy patrzeć w tym aspekcie, żebyśmy nie weszli w jakąś kolizję z organami podatkowymi, bo jest to spółka, która powinna się rozliczać, tam są jakieś niewielkie dochody z tytułu basenu, w związku z czym na pewno temu tematowi musimy się przyjrzeć, żeby tutaj go zamknąć w taki sposób, żeby miasto nie weszło w kolizję z organami podatkowymi. I tam właśnie w tym protokole jest taka konkluzja, że ten temat powinien być zbadany. No niestety to, co powiedział pan przewodniczący Komisji Finansowej, nikt o tym protokole nie wiedział, on był utajniony. Nie znamy nawet odpowiedzi, bo tam pan burmistrz był zobligowany do udzielenia tych odpowiedzi. Ja nie wiem, gdzie są te protokoły, być może, że gdzieś znajdziemy. Na pewno musimy temu tematowi poświęcić trochę więcej czasu. No mówię przede wszystkim w tym względzie, żeby nie wpaść w jakieś tutaj konflikty, żebyśmy nie ponieśli konsekwencji finansowych z tytułu na przykład nie płacenia jakichś tam podatków. W każdym razie w przedziale czasu 2009-2011, czyli 3 lat, NIK, Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że tam było 293 tysiące straty. Ale mówię, to wynika z odpisów amortyzacyjnych, a nie z jakichś wydatków takich bieżących na projekty czy na koncepcje. Ja nie znam dokładnie kwoty, jakie były przeznaczone na koncepcje. Dwa dni po tym, jak pan burmistrz mnie zatrudnił w urzędzie,
zadzwoni jakiś kierunek z konsultantów, mocno mnie nakłaniają, że jednak powinniśmy w tym kierunku iść, bo on ma taki audyt, który nam pozwoli zrealizować te inwestycje, że ona będzie nam przynosić dochody, będzie bardzo rentowna. Oczywiście nie przekonał mnie, nie wiem dlaczego, ale mnie nie przekonał, bo uważam, że jeżeli akwaparki nigdzie dochodów nie przynoszą, to my nie będziemy na pewno wyjątkiem. Musimy zrezygnować z tego, to na zasadzie takiego chodzenia po ziemi, a nie na zasadzie też negowania, że ktoś miał przed nami zły pomysł. Proszę Państwa, jeszcze Panie Rektor, bo pewnie myślałem, że to będzie krótko, ale Państwo bardzo, bardzo się cieszę, że tak bardzo chcecie dużo wiedzieć o mieście. Ja mam możliwość tak się podzielenia. Natomiast sygnalizowaliśmy wtedy 5 kilka jeszcze elementów. Po pierwsze, chciałem to naszej powiedzieć, że w miesiącu styczniu została wypowiedziana umowa dzierżawcy cmentarzy, którzy sam roku są w tej chwili dzierżawione przez firmę od któregoś tam 90 któregoś roku. I w tej chwili trwa audyt tego obszaru również i chciałem to z naszej powiedzieć, że miasto Samrok będzie prowadziło działalność właśnie związaną z cmentarzy. Tak naprawdę wypowiedzenie jest 3-miesięczne, czyli generalnie będzie od maja 2015 roku. Pan burmistrz Edward Olejko dostał zadanie przygotowania się miasta do nadzoru, do prowadzenia gospodarki w ramach cmentarzy. I chcesz pan... Jeszcze, tak, jeszcze ten temat bym może troszeczkę poszerzył, bo, ponieważ mam już bardziej dokładną wiedzę odnośnie, bo Państwo no, zadawali pytanie na poprzedniej konferencji co do formy, w jakiej były, w jakiej wyłoniona została oferta pana obecnie prowadzącego administrującego nasze cmentarze. Otóż w 1992 roku, kiedy nie obowiązywała ustawa o zamówieniach publicznych, została podpisana umowa przez zarząd pierwszej kadencji na administrowanie cmentarza tego powiedzmy centralnego, czyli Głogowa i Dąbrowiecka, czyli potocznie nazywano na starym cmentarzem. W 1997 roku, bo też taki tam zarzut był, że no ja kiedyś byłem burmistrzem, a jednak te cmentarze też tam poszły do tego administratora, przeprowadzona była konkurs na ofertowy na administrowanie cmentarza przy ulicy Lipińskiego. Była tutaj zgodnie z ustawą zamówienia publicznych przeprowadzony przetarg, były 3 oferty, 3 firm, wygrała firma pana Jajko i tam była umowa i sprawdziłem umowę, która została podpisana, była zgodna z tym, co była w projekcie, w przetargu, więc tam żadnych nieprawidłowości nie było. Natomiast w 1995 roku już bez przetargu została dopisana w formie aneksu administracja cmentarza tego tam nowego przy ulicy Konopnickiej. W 1995? Nie, przepraszam, w 2005. I to może budzić to wątpliwości co do tego. Natomiast potem były też aneksowane zakres działań, ale ja nie jesteśmy po kontroli, w związku z czym nie chciałbym przekazać informacji, które nie zostaną zweryfikowane w postaci konkretnych dokumentów. Ale te niestety te aneksy aneksowane nie było w tym kierunku, że jednak miasto zaczęło przejmować część obowiązków na siebie, które w pierwotnej umowie były przypisane administratorowi cmentarza. Ja podkreślam, że żadne skargi, które gdzieś tam wpłynęły, czy na przełomie roku, nie wpłynęły na decyzję o przyjęciu przez nas cmentarza. To są, powiedziałbym, jakieś tam drobne zdarzenia pomiędzy administratorem, a może nawet nie tyle administratorem, co świadczącym usługę. My doszliśmy do wniosku i tu jak w trzecim dniu mojego urzędowania pan burmistrz mi zlecił, że jednak powinniśmy przejąć cmentarze, bo wynika z tego, że w innych miastach one jakiś dochód przynoszą. Więc ja myślę, że miasto ma rację. Nie będziemy ogłaszać żadnego przetargu, żadna inna firma nie będzie nawet w formie jakiegoś otwartego konkursu mogła przejąć. Zostanie to przy mieście i albo będziemy administrować poprzez miasto, albo poprzez naszą spółkę SPGM. W związku z czym, żeby zrobić wszelkie wątpliwości, nie administrowanie przez cmentarza przejmiemy nie dlatego, żebyśmy tam mieli jakieś zasadnicze zastrzeżenia do administrowania, tylko dlatego, że uważamy, że jest to
przynosi dochód, to jest majątek miasta i my to będziemy prowadzić w jakiej formie, albo przez tutaj urząd, pracowników urzędu, albo przez spółkę. I jeszcze ostatni temat, który też był sygnalizowany. Jak Państwo wiecie, nastąpiła zmiana Rady Nadzorczej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Została powołana rada, została powołana nowa rada, jest ukonstytuowana ta rada. I rada po uzgodnieniu z burmistrzami postanowiła uruchomić postępowanie konkursowe na wybór członków zarządów. Związane to jest z tym, że przed zarządem spółki jest bardzo duże wyzwanie. Z jednej strony oczekiwania społeczeństwa. Wysoka cena, bardzo wysoka cena wody, bardzo wysoka cena kanalizacji, a z drugiej strony jest zobowiązania, obligacje, które zaciągnęła spółka, to jest ponad 7 milionów złotych do zapłaty w ciągu jednego tego roku. I potrzebujemy właśnie, żeby pokazać tą taką transparentność i przejrzystość. Wierzymy, że poprzez postępowanie konkursowe, które w bardzo krótkim czasie zostanie uruchomione, że znajdą się osoby, które przeprowadzą tak tą spółkę i tak przeprowadzą restrukturyzację, która pogodzi te dwie rzeczy, pogodzi wielkie koszty, które ta spółka musi ponieść z racji wykonywanego tego, tej wielkiej inwestycji, prawda, oczyszczalni, która była wielką inwestycją. Kredyt brała w tym momencie spółka, a nie miasto i teraz są konsekwencje tego, a drugą stroną tych roszczeniem ludzi, którzy oczekują tak naprawdę o wiele niższych cen za te media. I przyznam się szczerze, że burmistrzowie też oczekują niższych cen, bo te ceny są rzeczywiście wysokie, no ale mamy świadomość, że przed zarządem, który zostanie powołany, jest duże wyzwanie i chcemy, żeby rzeczywiście to zostało dobrze zrobione i dlatego taka decyzja jest z Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z zarządem miasta, z burmistrzami. Taka decyzja będzie w najbliższym okresie ogłoszona. Jeszcze przepraszam, dwa pytania mam, to zadam je od razu, chociaż są z różnych sfer. Panu burmistrzowi, jak chciałam zapytać, wracając do tego cmentarza, to ile może miasto zarobić, no tak mówiąc, skoro pan mówi, jakiego dochodu się ewentualnie miasto spodziewa? Proszę Państwa, my patrząc na przykładzie cmentarzy sąsiednich, są kwoty od nas do kilkudziesięciu tysięcy. To trudno porównać, bo my nie wiemy w tej chwili, ile jakie dochody ma obecny administrator po stronie usług. To jest jego tajemnica i my nawet nie będziemy do tego mieli wglądu i nawet nie będziemy chcieli. W każdym razie ja rozmawiam ze swoim kolegą, który był kiedyś burmistrzem Lecku, mówi, że on im przynosi to dochód i my niezależnie od wielkości kwoty będziemy administrować. A to cmentarze mamy troszeczkę więcej niż Lecku w tym momencie, bo mamy takie naprawdę cmentarze i centralne cmentarze, i Konopniska, i Zachuty. I wtedy wie pani po prostu pozbawienie. Czy można się spodziewać w związku z tym w najbliższym czasie zmiany opłat? Bo to chyba, jeśli dobrze kojarzę, też tak. Znaczy zmian opłat na razie są ustalone z zarządzeniem burmistrza i gminy, jeśli nie będziemy. Bo 2014. No właśnie. Tak, w związku z tym nie. W tej chwili nie. Tym bardziej, że te opłaty, które burmistrz ustala swoim zarządzeniem, one w dużym stopniu dotyczą firm pogrzebowych. My tylko w zakresie pobierania za miejsca. Przygotowujemy się do, tak jak powiedziałem, wypowiedzenie nastąpiło w styczniu, trzy miesiące, czyli generalnie na koniec kwietnia jakby nastąpi rozwiązanie, a aktualny administrator przyjął to, napisał pismo, że rozumie i będzie to przygotowywał właśnie do przekazania i od maja chcemy się przygotować do przejęcia przez miasto, tak jak powiedział burmistrz, czy to bezpośrednio przez miasto, przez komórki w mieście, czy przez któreś spółki, czy SPGM najprawdopodobniej, ale to jeszcze postanowimy. Mamy na to trzy miesiące. Jak się okaże, że trzeba będzie dopłacać? Proszę? A jak się okaże, że trzeba będzie dopłacać? Nie sądzę, panie dyrektor. Z całą odpowiedzialnością mówię, że nie sądzę, że do cmentarzy trzeba dopłacać. Proszę wierzyć. A czy pani myśli, że pan obecny administrator dopłacał? Dopłacą? Na pewno. To jeszcze miałam drugie pytanie zadać z drugiej sfery, wracając jeszcze do tych basenów i do tych inwestycji, bo nie wiem, bo ja tak dobrze w realiach Sanoka się nie orientuję. Ale teraz jak pani tak już będzie coraz bardziej na tych konferencjach, to wierzę, że pani będzie tak stać do Sanoka. Trzymam chyba takiego maratonu, ale z,
tego co wiem, to Sanok ma jakoś krytą pływanie z bardzo dawnych lat, jeszcze ja się tam uczyłam pływać. I chciałam zapytać, czy w jakim to jest stanie, czy uczniowie z Sanoka mają zajęcia z WF-u, bo po prostu chodzi o to, że okoliczne miasta wszystkie już mają kryte pływanie. Dobre, po dobrym standardzie, oprócz Sanoka. Czy to są jakieś plany, nie mówię na ten rok, ale na kadencję? Plany dotyczące krytego basenu, nie otwartego, krytego basenu. Ja mówiłem tutaj, pani Zachary, jakby słuchała, to mówiłem, że miasto jest zainteresowane, żeby rzeczywiście ze środków unijnych zdobyć projekt na rewitalizację tego rzeczywiście basenu. Tam jest tak naprawdę dobrze, bo to ja pamiętam, no ja już jestem mieszkańcem Sanoka ponad 35 lat. W Sanepidzie kiedyś też pracowałem, w związku z tym no, jakoś tak się dogadywałem z szefami, że oni poprawiali strukturę, poprawiali infrastrukturę i ten basen nigdy otwarty również nie był. Być może, że no, obecny jest tak, że nie dołożyli wszelkich starań, bo ja nie sądzę, o wiele trudniej jest, musicie Państwo mieć świadomość, uruchomić ten basen po 2-3 latach, gdy nie funkcjonował, niż gdyby ewentualnie przymierzyć się do niego, żeby on nie zaprzestał funkcjonowania otwarty basen. Ja mówię otwarty. Ja natomiast generalnie tam jest dobra rzecz, na pewno stacja filtru, bo pamiętam jeszcze, że widziałem remonty i tak dalej. Natomiast głównie to jest temat tak naprawdę niecki, temat tej plaży, temat tej klimatyzacji, która jest, wentylacji, która tam jest. No to jest taki, tak jak pani najpierw powiedziała, tam na tej stronie się niewiele zmieniło. Ale ja pytam o krytą pływanie. Proszę? No dlatego mówię, nie, właśnie mówię, że stacja filtrów się zmieniła, natomiast nie zmieniło się plaża, niecki, wentylacja tych, ale one są takie same, jakie są. I w związku z tym, no, na pewno wyzwaniem w tej kadencji jest również szukanie przez czy miasto, czy wreszcie przez MOSIR, dyrekcję, szukanie środków unijnych na poprawę tej infrastruktury. Chociaż niektórzy mówią, że najlepiej to by było tam wyburzyć i zbudować nowe. No, tak chyba nie będzie tak prosto, natomiast ja sądzę, że ja bym chciał, żeby basen wyglądał porównywalnie chociażby z basenem brzozowskim, bo go pamiętam bardzo, bo byłem jakby cząstką oddawania tego basenu, badałem wodę wtedy jako inspektora pojazdu Brzozowie. A dzieci z Sanoka uczą się gdzieś pływać? W tym momencie jest taka możliwość? Naturalnie, że dzieci z Sanoka się uczą pływać. Pływają, jest klubu bardzo dobrze. Ratownicy, zresztą jak Państwo powiedzieli, bo sukcesów jest dużo, jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież. Nie, ale czy zajęcia z WF-u normalnie, regularne odbywają się na tej krytej pływalni? Czy są dofinansowywane przez miasto? O to mi chodzi, no bo... Jest coś takiego, klasy określone. Klasy czwarte mają. Tak, mają czwarte klasy, ale my też się zastanawiamy nad tym, w jakiej formule to będzie funkcjonować, bo mieści się to w ramach funduszu alkoholowego, ale tam też zastanawiamy się, proszę Państwa, no wszystko po prostu przeglądamy, patrzymy, tak jak Burmistrz mówił, nie chodzi o to, żeby wylać dziecko razem z kąpielą, tylko o to, żebyśmy to jakby skorelowali razem, to czego się dowiemy o MOSIR-ze, to w jaki sposób połączymy z tym środki, które są roboczo zwane funduszem alkoholowym, wykorzystanie ich, jak chodzi o sport, i w tym również mieściła się kwota 100 tysięcy złotych na naukę pływania dla dzieci klas czwartych, ale też jeszcze to będziemy widzieć, w jakiej formie będzie to funkcjonowało.